Z Watykanu do diecezji łomżyńskiej. Ksiądz prałat Janusz Stepnowski, pracujący od 22 lat w kongregacji do spraw biskupów w Stolicy Apostolskiej, przejmuje zwierzchnictwo nad diecezją łomżyńską. Biskup nominat przyjął jako zawołanie swojej biskupiej posługi słowa gracia et pax, łaska i pokój, nawiązujące w ten sposób do słów Świętego Pawła Apostoła. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy widzowie, serdecznie Zapraszam na moją konsekrację biskupią, która odbędzie się w Łomży 18 grudnia o godzinie 16. Na pewno wszyscy diecezjanie wiedzą, że 11 listopada Ojciec Święty Benedykt XVI mianował mnie biskupem Łomżyńskim. Konsekracja biskupia i uroczysty ingres do katedry Łomżyńskiej, biskupa nominata Janusza Stepnowskiego, odbędzie się w najbliższą niedzielę 18 grudnia o godzinie 16. Głównym konsekratorem będzie kardynał Mark Welet, prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów, który z tej okazji przyjedzie do Polski. Współkonsekratorami będą nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Milione i przechodzący na emeryturę biskup Łomżyński Stanisław Stefanek. Zapraszam jeszcze raz wszystkich do Łomży na tę niedzielę 18 grudnia o godzinie 16. Szczęść Wam Boże. Niedzielny ingres rozpocznie się procesją liturgiczną, która wyruszy z Instytutu Teologicznego w Łomży do katedry. Przejdą w niej kardynałowie, m.in. Kazimierz Nycz, biskupi i księża koncelebransi i biskup nominat. Na zakończenie uroczystości życzenia nowemu biskupowi łomżyńskiemu złożą m.in. metropolita białostocki arcybiskup Edward Ozarowski, biskup Tadeusz Bronakowski i rodzina reprezentująca wiernych diecezji.